wprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się też Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać z poślubioną sobie Marią, będącą w stanie odmiennym. Dzięki, że dotarliśmy bezpiecznie. Zaraz, Mario, odpoczniesz. Poczekaj tutaj chwilę, a ja znajdę nocleg, chociaż dla ciebie. Dziękuję ci, Józefie, ale z pewnością będzie to trudne zadanie. Zobacz, ilu ludzi jest w mieście, a my nie mamy dużo pieniędzy. Chyba znajdzie się ktoś, kto ma dobre serce i nie będzie czekał na zapłatę. Jesteś w stanie błogosławionym. Nie można ci odmówić schronienia. Czego szukasz? Jeśli noclegu, to nie ma wolnych miejsc. Widzisz, że pełno ludzi, a chyba i pieniędzy nie masz za wiele. Szukam noclegu, ale nie dla siebie. Moja żona jest w stanie błogosławionym i chociaż dla niej ciepły kąt, na noc mógłby się znaleźć. Ciepły kąt? A ile ty masz pieniędzy? To wszystko, co mam. Za tyle, to możesz dostać ciepłej wody. Nie ma miejsca. Widać, że jesteś zmęczony drogą, więc chyba przybywasz z daleka. I wędruję z Judei i przychodzę prosić o nocleg dla żony. Nic nie przywozisz? Niczym nie handlujesz? Mój dom to nie schronisko dla biedaków. Marnujesz mój czas, interesy czekają. Poczekaj, jestem cieślą. Mogę ci w zamian za to coś naprawić. Mam zręczne ręce. Ale stanę naprawić? Przecież to nie interes. Zrób nowe i przynieś. To kupię od ciebie albo na coś wymienię. Żegnaj mi drogi. Szalom, bracie. Co cię sprowadza w moje progi? Jakiej to rady szukasz u światłego kapłana? Może wyjaśnić też pisma w naszej synagodze? Moja żona jest w stanie błogosławionym i szukam dla niej na noc posłania. To pytaj tu owo, Łuka czy Marza? Pytałem już w mieście, ale tyle ludzi jest wszędzie, że nie mogę znaleźć ciepłego miejsca. Myślałem, że tutaj znajdę schronienie, że taki ktoś jak ty pomoże nam w trudnej sytuacji. Kapłan najwyższego musi przestrzegać prawa. Unikać muszę tego, co nieczyste. Jak miałbym służyć naszemu Bogu, gdyby dla żony przyszedł czas rozwiązania? Nie mogę. Idź w pokoju. Nigdzie ratunku i pomocy nie mogę znaleźć. Maria jest pewnie zmartwiona. Nie martw się zbyt, Józefie. O miękkie i ciepłe miejsce dla mnie. Bóg z pewnością nie zostawi nas samych w nieszczęściu. Nie narzekaj i nie miej żalu do ludzi. Spróbuj jeszcze raz, bo z pewnością jest dla nas gdzieś miejsce. Dlaczego ludzie widzą tylko to, co ich interesuje i co jest im potrzebne? Mario, nie mogę znaleźć dla ciebie schronienia. Zwrócę się może do tego, co zna smak ubóstwa. Zrozumie biednego w potrzebie.
przebywasz w moim skromnym progu. Nigdy jeszcze nie zechciał przyjść do mnie, bo jestem zbyt biedna. Ja też nie obuwam w złoto, więc myślę, że znajdę zrozumienie i radę. Moja żona jest w stanie odmiennym, a przybywam z daleka i nie mam miejsca, gdzie mógłbym ją na nim zostawić. Proszę, przyjmij moją żonę i użyć jej ciepłego kąta. Z chęcią w zamian za to mogę naprawić coś w domu. Za pomoc dziękuję, ale mam tylko jedno pomieszczenie, więc nie mam za dużo sprzętu. Mieszkam z ojcem staruszkiem i mam 8 dzieci. Sami ledwo się mieścimy. Wiem jednak o miejscu suchym i ciepłym, lecz niezbyt wygodnym i poza miastem. Wygody nie są ważne. Powiedz, gdzie jest to miejsce, abym mógł tam zaprowadzić moją żonę. Trzeba wyjść północną bramą i iść ścieżką góry. Tam znajdziecie grotę dla zwierząt. Jest tam siano, słoma, jest cisza. Zwierzęta nie będą wam przeszkadzały. Dziękuję ci. Niech Bóg wynagrodzi ci twą pomoc w długim życiu i dobrym zdrowiu, abyś mogła się cieszyć mądrymi dziećmi. Mario, znalazłem jedynie miejsce za miastem. Ciepłe, suche, lecz wśród zwierząt. Jesteś godna lepszych warunków, ale to i tak lepiej, niż zostać tu na ulicy. Chodźmy tam. To tylko jedna noc. Jutro już będzie lepiej. Może gdzieś znajdzie się miejsce. Mówiłam ci, że jest miejsce dla nas, którego nikt nam nie zajmie. Bóg przygotował je dla tego dziecka, aby nikt nie czuł się już więcej otrącony z powodu swego ubóstwa. Dziękujmy mu, Józefie, za opiekę. Jesteś, Mario, taka pogodna i wcale nie narzekasz pomimo tak trudnych warunków. Chciałbym i ja umieć tak patrzeć na ludzi i świat. Chodźmy już. Nadszedł czas, kiedy ma się narodzić dziecię. Już czas? Jak my sobie poradzimy? Gdy świat oczekuje swego Pana, u Heroda na dworze dzieje się rzecz dobrze wszystkim znana. Wielki monarcha nic się nie przejmuje, lecz dopiero po wizycie 3 króli złość go opanuje. Nie będę dużo opowiadać, zobaczycie sami. Oto królestwo Heroda jawi się przed wami. Wskazywać do lochu, zakuwać w okopy. To ja jestem ten. O! Ktoś chyba wizytę zapowiada. Pewnie ludzi jakaś niesforna gromada. Drogi Herodzie, goście z dalekiego kraju, u twych drzwi na przyjęcie czekają. Dawno ich nie było na naszym dworze. Wydają się jacyś dziwni, zmęczeni być może. Prosić ich, niech wejdą, niech nie czekają. Może jakieś wieści dzisiaj dla mnie mają? Witaj, dostojny królu Herodzie. Rzecz się stała niesłychana tu w twoim narodzie. Dziś gwiazda na niebie światło oznajmiła, że Betlejem święta dziecina się narodzi. Raczej byśmy zobaczyć tę dziecinę, lecz pierwiej chcielibyśmy się pobyć jakąś chwilę. Cóż,
to wydarzenie poważnie traktują? Ha, coś tam słyszałem, jak uczeni kapłani ze święte księgi czytali, taki werset powtarzali: Emmanuel, Bóg z nami, i o Betlejem między sobą też opowiadali. Czy i ty, królu Herodzie, cieszysz się nowym królem w narodzie? A może podążysz razem z nami za światłem i gwiazdy znakami? Co ja słyszę? Jakie dziecię chce zakłócić spokój w moim świecie? A co będzie ze mną? Może władzę mi jeszcze odbierze? Jak ja sobie z tym poradzę? Ha, dostojni magowie, królowie ze wschodu, cieszę się razem z wami z nowo narodzonego dziecięcia pośród mojego narodu. O jedno was tylko proszę, w drodze powrotnej przybądźcie do mnie, by mi wieści o nowonarodzonym ogłosić. Pożegnawszy Heroda i jego pałace, podążyli magowie do Betlejem. Bo jakżeby inaczej? Gwiazda kometa, co pięknie na niebie świeciła, do samego Jezusa ich zaprowadziła. Lecz prośby króla spełnić im się nie udało, bo w jego głosie wyczuli zdradę niemałą. Zresztą anioł, który im się we śnie objawił, inną drogą do domu ich zaprowadził. Tymczasem Herod siedzi i spisek knuje, jak nowonarodzonemu plany pokrzyżuje. Służba do mnie! Jestem, panie. Udajcie się do arcykapłanów, oczonych ludu. Niechaj nam powiedzą, kiedy szukać tego cudu. Niech się stanie według tego rozkazu, panie. Co tu się dzieje w tej mojej komnacie? W głowie mi się kręci. Może ktoś mi na to wszystko odpowie. Ale zaraz, to ja jestem królem. Więc cóż ci magowie bledni? Jakie dziecię? Chrystus się narodził? Król całego wszechświata? Co miłość przyniesie? Narody pobrata? A co będzie ze mną? Mam oddać tron? Koronę? Jak ja sobie z tym poradzę? Takie maleństwo nikt ciebie nie wzrusza. Gdzie jest panem i mocarzem, tobie wszystko jest poddane. Ach, to ty, mały żarcie. Ja cię poznaję po twoim żarcie. Powiedz mi, co zrobić z tym dziecięciem? Zarządź wielkie zabijanie. Niech żaden malec się nie ostanie. A może to twój syn chce ci odebrać władzę? Oszczędzić go też nie radzę. Co tu się dzieje w tej mojej komnacie? Kto ty jesteś? Ja ciebie nie znam wcale. Może wy ją znacie? Tą postać dziwaczną, ubraną całą na biało. Dziwaczne ma oczy i dziwaczne ciało. Kim ty jesteś, muze prędko, ty wstrętna poczwaro? Jakżeś tu wlazła okropna waro? Po coś tu przyszła bez pozwolenia? Przecież tutaj nie wolno przyjść bez zaproszenia. A ty co tu bredzisz? Dla mnie? Zaproszenie? Herodzie, nie widzisz? Nie widzisz naprawdę, kogo masz przed sobą? A więc popatrz dobrze. Jestem tą osobą, która tutaj przyszła, by cię wziąć do piekieł. Tam się będziesz smażył poprzez wszystkie wieki. Oj, oj, śmierci to ja się boję. Duszę już nie ustoję. Nogi mi się ugięły, włosy dęba stanęły. Ręce mi się pocą, zęby dygocą. Oj, oj, śmierci to ja się boję. Popatrz, popatrz mój cudziutki. Tak ci bardzo zmiękły nóżki. Popatrz, popatrz, słodko moje. Boski ci
ci na głowie stoją? Popatrz! Popatrz, twój dołowku! Drżą ze strachu twoje ząbki! Śmierci, ty się bardzo boisz? Już tu dłużej nie ustoisz? I dobrze! O to chodzi! Żeby szybko się położył! Bo chcę skrócić cię o głowę! Zetnę głowę i gotowe! Zlituj się proszę nade mną! Uczyń miłosierdzie ze mną! Dam ci wszystkie skarby moje, dam złoto i koronę, dam ci króla tronu, ale oddal ode mnie zgonu. Kostuś, Kostuś, nie miej tyle złości. Dam ci złoto i purpurę, okryj swoje kości. Ja w purpurach nie chodziła i chodzić nie będę, ale królom głowy ścinam i ścinać będę. Kostuś, Kostuś, daruj życie. Nie. Rok. Nie. Miesiąc. Nie. Tydzień. Nie. Czarna mocy do pomocy, bo mi śmierć zagląda w oczy. Ha, ha, ha. Nie bój się. Będziesz w moim królestwie panował. Coś ty za jedna po duszu przyszła? Po duszy, a ty po co? Po ciało. Może razem dobijemy targu. Ja wezmę duszę, a ty ciało do letargu. Propozycja znakomita, a robota wyśmienita! Tańczą w koło, smołę w garnku już gotują i Heroda oczekują. Czy myślicie, że skończone przedstawienie? Otóż nie, teraz spełnię jedyne marzenie, by zobaczyć nowo narodzone dziecię. Niech myśli wasze do Betlejem pobiegną, przecież tam ze śpiewem podążają wszyscy, którzy dobre serca mają. Witajcie, pasterze. Jak widzicie, wasz Mesjasz i król nie przyszedł na świat w pałacach, lecz w prostej szopie, w ubóstwie i chłodzie. Gdy czuwaliśmy przy naszym stadzie, usłyszeliśmy głos, który oznajmił, że Zbawiciel przyszedł na świat. Powiedział też, pójdźcie za pełną, a znajdziecie dziecię owinięte w pieluszki położone w grobie. Zostawiliśmy nasze stado i ruszyliśmy ufnie za tą jasną łuną, która nas tu przyprowadziła. Drodzy pasterze, to Boży Syn, Jezus. Widać, że Bóg tak chciał, by prost lud pierwszy oddał mu Bogu, a nie można tego świata. Jesteśmy ubodzy, ale chcemy podzielić się tym, co mamy. Ja mam dla Pana mojego z mleka białego i moją kochaną filiarkę. Ja Ci dam swój koszul. Ogrzej się poprzeczkę. Jesteś jeszcze mały i nie jeszcze chleba, ale Twoich rodziców biedzie swoją trzeba. Skromne te nasze dary, ale przyjmij, bo ze szczerego serca. Zobacz, tato, Jezus się do nas uśmiecha. Natanielu, to nasz Pan i Mesjasz. Tak, ale wyszedł z prostego ludu, takiego jak wy. Jak sami widzicie, my też nie jesteśmy zamożni. Mieszkaliśmy w Nazarecie i wiedliśmy proste życie. Bóg jednak zmienił nagle wszystko. Jesteście błogosławieni, skoro Bóg wybrał was na rodziców swojego Syna. Na nas już pora. Czas wracać do swojego stada. Dzięki wam, pasterze, za dary, które przynieśliście dla Jezusa. Niech was Bóg prowadzi. Podążają trzej królowie, by hołd oddać tej boskiej osobie. Składają w darze swe ofiary, dając dowód wielkiej wiary. Patrzymy na to z wielką radością, jak sławicie Boga, który jest miłością. Boże, w Trójcy Świętej, przybywamy do Ciebie, prowadzeni gwiazdą na niebie, składając Ci hołd,
kłaniamy się Tobie. Przynosimy Ci naszą wiedzę, bo Tyś jest źródłem mądrości. Oddajemy Ci naszą władzę królewską, bo Tyś jest najwyższym królem świata. Obok pasterzy klękamy w pokorze, bo Ty jesteś Bogiem każdego człowieka, bogatego i biednego, czynnego i prostego. Błogosław życiu naszemu i pracy, abyśmy wszystkim, co czynimy, Tobie cześć i chwałę oddawali. Wiem, że niczego Ci król nie potrzeba, bo Ty jesteś Panem ziemi i nieba, ale przyjmij ze mnie złoto od mego narodu, ochroniaj mnie i prowadź mnie z błędu. Tobie siebie zawierzam, ja król ziemski, Tobie Bogu i Królowi Wszechświata pokłon oddaję. Ja kadzidło Ci przynoszę, bo Tyś jest kapłanem. Niech modlitwa moja będzie Tobie miła, jak woń tego daru. W tym symbolu nadzieję moją zachwianą przynoszę. Wyspawią swą moc. Tyś Bogiem mówi, Tobie coś oddaję. Ja ośmielam się Tobie mirę opiekować. Ty człowiekiem podobny we wszystkim do nas oprócz drzewa. Jako człowiekowi najcenniejsze dzieła składam. Z pokorą proszę, mocnij mnie, bym chciał i umiał miłować każdego człowieka tak jak Ty. To dopiero początek historii Jezusa. Ona trwać będzie w naszych sercach, duszach. Każdy z nas, tak jak Jezus, przebywa drogę do Betlejem i spotyka na niej radość, smutki i wielkie nadzieje. Najważniejsza jednak w naszej podróży jest obecność Boga, który za drogowskaz służy. Lecz są takie chwile, gdy zatrzymać się trzeba, by siebie zrozumieć w tajemnicy nieba. Będzie i w waszych sercach. Przed nami aktorzy szkolnej grupy teatralnej Na chwilę. Opiekunami tej grupy są pan Marek Stańczyk, pani Ewelina Wójtowicz, pani Barbara Stańczyk, pani wicedyrektor Beata Mazur. Aktorami uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Ale jeden aktor. Dziękujemy. Scenografia, kostiumy, wszystko. Szkolna grupa teatralna i jej opiekunowie. Dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję także pani Iwonie Poręba, która ma niezmierny talent od Boga. I stąd też taki wystrój w naszej szkole. Dziękuję Wam. Tutaj właśnie naszych aktorów. I Wy jesteście Państwo dla nas wierzący.